Babylon Fight Night 1, troszkę inne rozwiązanie niż do tej pory. Twój zawodnik Michał Masakra Kita w walce kolejny raz u Tomka. Jak odbierasz to, że nie w oktagonie? No szkoda. Ja jednak no jestem za tym, że MMA powinno się odbywać w klatce. Natomiast na jakieś tutaj tego typu roszady... Troszkę pomieszanie boksu z MMA, nie? Tak, organizator musiał wprowadzić. No, nie płaczemy, żyjemy dalej, walczymy. No akurat myślę, że jest to tak, że nie wszystkim ten klatkoring sprzyja. No, myślę, że akurat Michałowi nie będzie sprzyjał klatkoring. Natomiast no, takie życie, to są wojownicy. Przeciwnik nie miał z tym problemu, Michał też nie miał z tym większego problemu, więc no co, walka jest, robimy. Michał, bardzo doświadczony zawodnik. Jak określisz jego przeciwnika i to, co się może wydarzyć tym razem w klatce, w klatkolingu? Łukasz bardzo młody, bijący mocno, rozwijający się zawodnik. Moim zdaniem nieprzewidywalny i ja się nastawiam na bardzo trudną walkę i taką na wyniszczenie. Troszkę jak była z Arturem Głuchowskim ta poprzednia, to wcale nie uważam, żeby to była łatwiejsza walka, a wręcz myślę, że może być jeszcze cięższa. Na pewno nie lekceważymy Łukasza, jest bardzo dobrym, młodym, dynamicznym, eksplozywnym zawodnikiem. I no co, no myślę, że tutaj jednak doświadczenie Michała weźmie górę i na to stawiamy chyba w tej walce. Michał, załóżmy, wygrywa, wychodzicie już troszkę do przodu, co będzie dalej? Nie, na razie skupiamy się na tej walce, no tutaj organizator... Coś wiesz, tylko nie chcesz powiedzieć. Organizator zapewnia, że tak powiem, że jeszcze kolejny start w tym roku się na pewno odbędzie, także no bardzo fajnie. Natomiast na ten moment skupiamy się tylko na walce z Łukaszem jutro w Pruszkowie, na którą serdecznie zapraszam na miejsce, bo bilety jeszcze są z tego, co się orientuję, a gala zapowiada się bardzo fajnie. Powiedz, co u twoich podopiecznych? Jeszcze coś się szykuje w tej chwili? Tak, oczywiście. No, tak się złożyło, że miał walczyć Bartek Fabiński dzień po Michale. No niestety z powodu kontuzji musieliśmy walkę odwołać. No i UFC w Sztokholmie. Dalej 8 czerwca bije się Piotrek Strus na ACA w Łodzi. Także intensywny okres. Z kolei jeszcze w następny weekend, czyli 14 czerwca, bije się Albert Odzimkowski na Armia Fight Night. Po dłuższej przerwie wraca. Tak, no wraca po 2,5-rocznej przerwie. Na razie odpukać wszystko jest dobrze, no ale wiadomo, że 2,5 roku bez startów, no to zawsze gdzieś tam troszkę może się pojawić takiej rdzy, czy takiej mało, nie, niezbyt dużej pewności, ale tutaj Albert jest fajnie nastawiony, trenuje, łączy treningi w WCA w Warszawie z treningami w Radomiu. Atmosfera jest wspaniała, wszyscy jesteśmy tutaj mocno za nim, także wierzymy, że no, po prostu wygra w fajny, efektowny sposób z Krzyśkiem Kułakiem, który jest bardzo doświadczonym przeciwnikiem, bo tego młode właśnie można i na pewno też nie jest tak, że go lekceważymy czy coś, bo tu pojawiały się jakieś głosy, że no, Albert taki mocny zawodnik, a Krzysiek już raczej po swojej tej, powiedzmy, tym piku formy życiowej, ale to wcale tak nie jest. Ja uważam, że Krzysiek nadal się rozwija i na pewno doświadczenie jest rzeczą bezcenną i tego się nie przeskoczy, także to jest taki moim zdaniem idealny rywal w punkt dla Alberta na ten moment. Menadżersko masz co robić? Oj, zdecydowanie. To chwilka odpoczynku, w takim razie pewnie widzimy się na gali w piątek w Pruszkowie. No i co? I powodzenia. Dziękuję bardzo, no trzymamy kciuki i wy też trzymajcie kciuki za Michała Kitę, bo to jest najbliższa nasza walka i no jesteśmy dobrej myśli.